Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka z Rzymu, z placu Świętego Piotra. Już widzimy, że Ojciec Święty udaje się specjalnym samochodem swoim na miejsce przewodniczenia o dzisiejszej modlitwie w czasie audiencji i też czas audiencji to czas modlitwy, katechezy i spotkania z pielgrzymami. To są takie trzy elementy. Ojciec Święty oczywiście nie każdego może pozdrowić, nie każdego może, że tak powiem, nawet objąć wzrokiem, ale czyni to no, w sposób taki ogólny. Teraz widzimy, jak już wychodzi z samochodu i jeszcze chce podejść do kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, które są w tym najbliższym miejscu, gdzie on przebywa. I za chwilę już rozpocznie się audiencja generalna. Dzisiaj kolejna środa przedwakacyjna, bo miesiąc czerwiec już rozpoczęty, a więc te katechezy będą powoli się przed wakacjami kończyć. Chociaż Ojciec Święty, jak widzimy, nawet i w wakacje również ma te tygodnie, kiedy pracuje i kiedy także chce się spotkać z pielgrzymami. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. La pace sia con voi. Pokój z Wami i z Duchem Twoim. I rozpoczęła się audiencja generalna właśnie znakiem Krzyża Świętego. Teraz usłyszymy fragmenty Ewangelii. In quel tempo uno dei discepoli disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci nella tentazione. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Il arriva que Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, Jesus was praying in a certain place. When he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. And he said to them, When you pray, say, Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de sus discípulos dijo a Jesús, «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Disse-lhes ele, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o nosso pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Min Injili Rabbina Yesu' al-Masih al-Qaddisi Luqa. في ذلك الزمان قال أحد التلاميذ ليسوع يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه فقال لهم إذا صليتم فقولوا أيها الآب ليقدس اسمك ليأتي ملكوتك ارزقنا خبزنا كفاف يومنا وأعفنا من خطايانا فإننا نعفي نحن أيضا كل من لنا عليه ولا تتركنا نتعرض للتجربة كلام الرب
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie jeden z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Już za moment rozpocznie się katecheza. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam nas Ojcze Święty. W modlitwie Jezusa było coś fascynującego do tego stopnia, że pewnego dnia Jego uczniowie poprosili Go, aby zostali w nią wprowadzeni, żeby im opisał, jak się modlić. Wydarzenie to opisuje święty Łukasz w swojej Ewangelii. Ten, który był pośród ewangelistów, tym, który najbardziej udokumentował tajemnicę modlącego się Chrystusa. Uczniów Jezusa uderzał fakt, że zwłaszcza rano i wieczorem udawał się on samotnie i niejako zanurzał w modlitwie. Dlatego pewnego dnia poprosili go, aby także ich nauczył modlitwy. To właśnie wtedy Pan Jezus przekazał tę modlitwę, która stała się modlitwą w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Ojcze nasz. W istocie Łukasz w porównaniu z Mateuszem oddaje nam tę modlitwę Jezusa w formie nieco skróconej, która zaczyna się od prostego wezwania Ojcze. Streszcza się tutaj w tym słowie cała modlitwa modlitwy chrześcijańskiej, cała tajemnica. Trzeba mieć odwagę, by wzywać Boga imieniem Ojcze. Podkreśla to również liturgia, kiedy zapraszając nas do wspólnego odmówienia modlitwy Jezusa, używa sformułowania „ośmielamy się mówić”. W istocie przyzywanie Boga imieniem Ojcze nie jest bynajmniej czymś oczywistym. Bylibyśmy skłonni do używania tytułów bardziej wzniosłych, które wydają się okazywać więcej szacunku dla Jego transcendencji. Natomiast przyzywanie Go jako Ojca stawia nas w relacji zażyłości z Nim jako dziecko, które zwraca się do swojego tatusia, wiedząc, że jest przez Niego kochane i otoczone opieką. To jest niesamowicie wielka rewolucja, jaką chrześcijaństwo wyciskuje na psychologii religijnej człowieka. Tajemnica Boga, który stale nas fascynuje i stale sprawia, że czujemy się małymi, ale już nie przeraża, nie powala nas, nie przytłacza. Jest to rewolucja, którą trudno nam przyjąć w naszej ludzkiej duszy. Tak bardzo, że nawet w opisach zmartwychwstania mowa jest o tym, że kobiety, zobaczywszy pusty grób i anioła, uciekły, dlatego że ogarnęło je zdumienie i przestrach. Ale Jezus objawia nam, że Bóg jest dobrym Ojcem i mówi nam: nie lękajcie się.
Pomyślmy o przypowieści o miłosiernym ojcu, gdzie Jezus mówi o ojcu, który potrafi być dla swoich synów wyłącznie miłością. Ojcem, który nie karze syna za jego arogancję, jest w stanie dać mu nawet udział w spadku i pozwolić, by ten właśnie poszedł sobie z domu. Jezus mówi, że Bóg jest Ojcem, ale nie na sposób ludzki, bo nie ma na tym świecie Ojca, który by się zachowywał tak, jak bohater tej właśnie przypowieści. Bóg jest Ojcem na swój sposób. Jest dobrym, bezbronnym wobec wolnej woli człowieka, potrafiącym jedynie odmieniać czasownik kochać. Kiedy zbuntowany syn, roztrwoniwszy wszystko, w końcu wraca do domu, widzimy, że ów ojciec nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwości, ale przede wszystkim odczuwa potrzebę przebaczenia, a swoim uściskiem daje synowi do zrozumienia, że przez cały ten długi czas nieobecności brakowało mu właśnie go. Boleśnie go brakowało jego ojcowskiej miłości. Jakże niezgłębioną tajemnicą jest Bóg, który żywi miłość tego rodzaju wobec swoich dzieci. Być może z tego powodu apostoł Paweł, wspominając istotę misterium chrześcijańskiego, nie czuje się już na siłach, by przełożyć na język grecki słowa, które Jezus wypowiedział po aramejsku. Abba. Dwukrotnie Paweł w swoich listach porusza ten temat i dwa razy pozostawia to słowo nieprzetłumaczone w tej samej formie, w jakiej pojawiło się na ustach Jezusa, a więc słowo Abba. W terminie jeszcze bardziej kameralnym niż ojciec, który niektórzy tłumaczą jako tatusiu albo tatko. Drodzy bracia i siostry, nigdy nie jesteśmy sami. Możemy być dalecy, wrodzy, możemy nawet określać siebie jako bezbożnicy, ale Ewangelia Jezusa Chrystusa objawia nam, że Bóg nie może obyć się bez nas. On nigdy nie będzie Bogiem bez człowieka. Ta pewność jest źródłem naszej nadziei, która jest strzeżona we wszystkich wezwaniach Ojcze nasz. Kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy potrzebujemy pomocy, Jezus nie mówi nam, byśmy utracili nadzieję i zamknęli się w sobie, lecz mówi jasno, byśmy zwrócili się do Ojca i byśmy poprosili Go z ufnością. Wszystkie nasze potrzeby, od tych najbardziej oczywistych, od tych powszednich, takich jak żywność, zdrowie, praca, aż pozyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, nie są odzwierciedleniem naszej samotności. Ale jest to natomiast Ojciec, który zawsze patrzy na nas z miłością. Popatrzmy, jeden z nas miał takie problemy, takie trudności. I kiedy w ciszy poleca te wszystkie problemy, wszystkie te braki właśnie Bogu, Ojcu.
al padre. I myślimy także o Ojcu, naszym Ojcu, che non può essere senza di noi, który nie może obyć się bez nas. In questo momento ci sta guardando. I w tym momencie na nas patrzy. E tutti insieme, wszyscy razem, con fiducia e speranza, z wiarą, nadzieją, pewnością, preghiamo. Módlmy się. Padre nostro, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. I modlitwą Ojcze Nasz, Ojciec Święty zakończył swoją katechezę na dzisiejszej audiencji generalnej oraz streszczenia i pozdrowienia w językach świata. Très saint père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté, le pape François. Frères et sœurs, la prière de Jésus exerce une fascination sur les apôtres et il lui demande d'y être introduit. Jésus nomme Dieu du nom de Père, résumé de toute prière chrétienne. Nous serions tentés d'utiliser un titre plus élevé et plus conforme à la transcendance divine, mais le mot « Père » nous établit dans une relation de confiance, comme un enfant qui se sait aimé de lui. C'est la grande révolution que le christianisme introduit dans la psychologie religieuse de l'homme. Le mystère de Dieu, devant qui nous sommes si petits, ne nous fait plus peur, mais nous avons parfois du mal à l'accepter. Dieu est Père, mais à sa manière. Un Père bon qui n'applique pas les critères de la justice humaine, mais qui a besoin de pardonner, capable seulement de décliner le mot « aimer ». Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Cette certitude est la source de notre espérance. En toutes circonstances, nous avons un Père qui nous regarde avec amour et ne nous abandonne pas. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego w sposób szczególny wiernych pochodzących z Francji, z wybrzeża Kości Słoniowej, z Beninu. Niech Duch Święty prowadzi nas na modlitwie z Jezusem. Chcielibyśmy otworzyć się na prawdziwą relację synowską w miłości i w wierze do naszego Ojca, który jest w niebie. Jest to relacja, która wyciąga nas ze wszystkich trudności i ciemności. Niech nam towarzyszy, niech Wam towarzyszy w Waszym życiu i Waszej przemianie. Niech Was Bóg błogosławi. Salut cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de France, de Côte d'Ivoire et du Bénin. Que l'Esprit Saint nous introduise dans la prière de Jésus. Osons entrer dans une véritable relation filiale d'amour et de confiance avec Dieu notre Père, une relation qui exclut toute crainte et toute angoisse. Nous ne nous sentirons plus jamais seuls et notre vie en sera transformée. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we now consider the source of that hope in the fatherhood of God. When the disciples asked Jesus to teach them to pray, he taught them to call God our Father. Here we see the great religious revolution introduced by Christianity. Taught by the Savior's command, we dare to speak to the transcendent and all-holy God as children speak with complete trust to a loving Father. In the parable of the merciful Father, who welcomes his prodigal son with supreme forgiveness, Jesus speaks to us of the Father's unconditional love. In his letters, St. Paul twice repeats the original Aramaic word used by Jesus in his prayer, Abba. As God's adoptive sons and daughters in the Holy Spirit, we share in the intimate relationship between Jesus and the Father, and this is the basis of our sure hope in God's saving help. Each day, as we pray the Lord's Prayer, may we be confirmed in the knowledge that in his merciful love, our Heavenly Father will watch over us, respond to our petitions, and never abandon us. Saluto i pellegrini di lingua inglese. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji. W sposób szczególny tych, którzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji, z Niemiec, z Holandii, z Gany, z Indii, z Indonezji, z Singapuru, z Korei, Hongkongu, Tajwanu, Filipin, Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkich was i wszystkie wasze rodziny dla was wszystkich przywołuje radości i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Germany, the Netherlands, Ghana, India, Indonesia, Singapore, Korea, Hong Kong, Taiwan, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, auf die Bitte der Jünger hin, Herr, lehre uns beten, vertraut Jesus ihnen das Vaterunser an. Bei Lukas beginnt das Herrengebet nur mit der einfachen Anrufung Vater. In dieser Anrede verdichtet sich alles christliche Beten.
wir dürfen Gott Vater nennen. Diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott, wie die eines Kindes zum Vater, ist die große Revolution, die das Christentum in das religiöse Bewusstsein des Menschen bringt. Gegenüber dem Geheimnis Gottes, das uns fasziniert und zugleich klein erscheinen lässt, brauchen wir keine Angst zu haben. Gott ist Vater, aber auf eine Art, die jede menschliche Weise übersteigt. So zeigt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn den barmherzigen Vater, der nur Liebe ist für seine Kinder. Dies mag ein Grund sein, dass auch der Apostel Paulus die von Jesus gebrauchte Anrede für den Vater Abba wiedergibt, ohne diesen aramäischen Ausdruck zu übersetzen. Gott ist Vater, sogar dann, wenn wir meinen, ohne ihn auszukommen. Denn Gott selbst will nie ohne uns Menschen sein. Wie uns Jesus lehrt, können wir uns immer an den Vater wenden und ihn vertrauensvoll bitten. Er sorgt für uns und verlässt uns nicht. So ist die Vaterschaft Gottes Quell unserer Hoffnung. Bardzo gorąco pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. Pan Jezus dał nam wielki dar, by móc mówić do Boga Ojcze. On jest naszym Ojcem, który zawsze patrzy z miłością i chroni nas przez życie. Chcemy żyć właśnie w tej pewności każdego dnia, że Bóg jest naszym Ojcem i nieść tą nadzieję naszym braciom, naszym siostrom. Niech Duch Święty obdarzy was prawdziwą radością bycia córką i synem samego Boga. Jesus hat uns das große Geschenk gemacht, dass wir Gott Vater nennen dürfen. Er ist ein Vater, der immer in Liebe auf uns schaut und für uns sorgt. Wir wollen aus dieser Gewissheit jeden Tag leben und diese Hoffnung zu unseren Brüdern und Schwestern bringen. Der Heilige Geist mache uns alle zu wahren Kindern Gottes. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, teraz streszczenie katechezy przez samego Ojca Świętego Franciszka. Drodzy bracia i siostry, w sposób szczególny Pan Jezus ukazuje właśnie swoim uczniom, pokazuje im w modlitwie to właśnie określenie Boga, który jest naszym Ojcem. Jest to modlitwa chrześcijańska, gdzie w sposób szczególny słowo Ojcze ma w sobie tajemnicę także i naszej modlitwy. Dlatego też ten termin, to określenie Pana Boga Abba jest wielkim zaufaniem i także wielkim określeniem Pana Boga, gdzie możemy powiedzieć, że jest On naszym tatusiem, jak to mówią dzieci. Tworzy to specjalną relację wspólnoty, gdzie możemy powiedzieć, że Bóg szuka nas, Pan Bóg troszczy się o nas, nie może nawet bez nas żyć w sposób taki na ludzki, tłumacząc. Pan Jezus przy powieści o Ojcu Miłosiernym przedstawia nam właśnie Boga jako dobrego Ojca, który szuka człowieka na jego drogach, który w sposób szczególny na tej Bożej drodze go kocha w sposób niezmienny. Także również, kiedy
człowiek modli się w swoim domu, kiedy także poleca wszystkie swoje słabości, swoje trudności, Bóg ciągle jest z nim. Nawet gdyby człowiek ten dotknęła go niesprawiedliwość ludzka, to właśnie w miłosierdziu znajduje on pocieszenie, przebaczenie i wyniesienie. W sposób szczególny chcę pozdrowić pielgrzymów języka hiszpańskiego, a szczególnie grupy, które pochodzą z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Jesteście wszyscy zaproszeni do tej wielkiej, szczególnej modlitwy, do określania i zwracania się do naszego Pana Boga Ojcze. Jest to moment szczególny dany nam od Boga. Niech to wszystko obdarzy nas wielkim zaufaniem, wielką nadzieją, która płynie od dobrego Ojca, który nas kocha miłością i nas nigdy nie opuści. Dziękuję bardzo. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Jesus ensinou-nos a tratar Deus por Pai, ou melhor, por Papá, na língua dele, Abá. Quem não recorda a oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso? A paternidade de Deus é fonte da nossa esperança. Como vemos no Evangelho, Deus não consegue estar sem nós, nunca estamos sozinhos. Podemos viver afastados dele, ou mesmo estar contra ele. Podemos até professar-nos como pessoas sem Deus, mas ele não pode estar sem nós. Pensemos na parábola do Pai Misericordioso. Quando o filho pródigo, depois de ter gasto tudo, regressa à casa onde nasceu, o pai não aplica critérios de justiça humana, mas primariamente sente a necessidade de perdoar. E com o seu abraço faz o filho perceber que durante todo o tempo da sua ausência sentiu falta dele. O seu amor de pai sofreu. Como Jesus ensinou e viveu, Deus é pai, mas não à maneira humana. Nenhum pai deste mundo se teria comportado como o protagonista da referida parábola. Deus não pode estar sem nós, sente a nossa falta. Ele nunca será um Deus sem o homem. Esta certeza é a fonte da nossa esperança que encontramos espelhada em todas as invocações do Pai Nosso. Quando precisamos de ajuda, Jesus não nos diz para nos resignarmos e fecharmos em nós mesmos, mas ensina-nos a elevar ao Pai do Céu uma súplica confiante. Todas as nossas necessidades, desde as mais evidentes e diárias, como a alimentação, a saúde, o trabalho, até à necessidade de sermos perdoados e sustentados contra as tentações, não são uma prova de que estamos abandonados e sozinhos, mas há um Pai amoroso no céu que sempre olha por nós e nunca nos abandona. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini venuti dal Brasile. Drodzy pielgrzymi przybyli z Brazylii
i wy wszyscy obecni tutaj mówiący językiem portugalskim, witajcie. Zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło nam drogę inną od śmierci. Jesteśmy właśnie teraz wyzwoleni od drogi, która nas prowadzi do śmierci, a jesteśmy na drodze, która prowadzi nas do nieba. Żyjemy i wzrastamy w tej wielkiej przyjaźni z Ojcem Niebieskim, mając to poczucie, że jest On pełny miłości i miłosierdzia. Niech to wszystko spłynie na was i na wasze rodziny, według właśnie Jego odkupienia, które na nas schodzi. A ressurreição de Cristo abriu-nos a estrada para além da morte, e assim temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua infinita bondade e misericórdia. Sobre vós e vossas famílias, desça abundante a sua bênção. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد تأثر التلاميذ برؤية يسوع ينفرد وينغمس في الصلاة خصوصاً في الصباح والمساء. لذلك وفي أحد الأيام سألوه أن يعلمهم أن يصلوا. عندها نقل يسوع لهم تلك التي أصبحت الصلاة المسيحية بامتياز، صلاة الأبانا. في الواقع يقدم لنا لوقا مقارنة مع متى صلاة يسوع بشكل مختصر التي تبدأ بالدعاء البسيط: أيها الآب. إن سر الصلاة المسيحية كله يلخص هنا في هذه الكلمة، في الشجاعة بأن ندعو الله باسم الأب، لأننا عندما ندعوه كأب يضعنا هذا الأمر في علاقة انسجام معه كطفل يتوجه إلى أبيه عالماً أن أباه يحبه ويعتني به. هذه هي الثورة الكبيرة التي تطبعها المسيحية في نفسية الإنسان. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لسنا وحدنا. يمكننا أن نكون بعيدين وعدائيين، ويمكننا أن نعلن أننا بدون إله، لكن إنجيل يسوع المسيح يظهر لنا أن الله لا يمكنه أن يبقى بدوننا. هو لن يكون إلهاً بدون الإنسان. هذا اليقين هو مصدر رجائنا الذي نجده محفوظاً في دعاءات صلاة الأبانا كلها. وبالتالي فعندما نكون بحاجة لمساعدة ما، يقول لنا يسوع أن نتوجه إلى الآب ونطلب منه بثقة، لأنه أب ينظر إلينا بمحبة على الدوام ولن يتركنا بالتأكيد. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka arabskiego, w sposób szczególny tych, którzy pochodzą z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, w tylu sytuacjach naszego życia nie możemy zapominać, że nic nie jest stracone, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, dziećmi Ojca, który nas kocha i który czeka na nasz powrót. Także w tych sytuacjach bardzo szarych, brzydkich naszego życia, Bóg na nas czeka i chce nas objąć swoją miłością. Niech was Bóg błogosławi.
وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في أي وضع في حياتنا لا ينبغي علينا أن ننسى أننا نبقى على الدوام أبناء لله، أبناء أب يحبنا وينتظر عودتنا. حتى في أسوأ حالات حياتنا الله ينتظرنا ويريد أن يعانقنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w modlitwie Pana Jezusa musiało być coś fascynującego. Pewnego dnia Jego uczniowie poprosili, aby także ich nauczył się modlić. Polecił im odmawiać Ojcze Nasz. Przyzywanie Boga imieniem Ojcze stawia nas w zażyłej relacji z Nim, w relacji dziecka, które zwraca się do swojego tatusia i wie, że jest przez niego kochane, otoczone opieką. Nazywanie Boga Ojcem to wielka rewolucja w psychologii religijnej człowieka. W przypowieści o miłosiernym Ojcu Pan Jezus ukazuje Boga, który potrafi być dla swoich dzieci wyłącznie miłością. Gdy marnotrawny syn powraca do domu, ojciec nie stosuje kryteriów ludzkiej sprawiedliwości, ale daje synowi do zrozumienia, że przez cały czas bardzo za nim tęsknił. Mówiąc o Bogu, Pan Jezus użył aramejskiego słowa Abba, które należy rozumieć jako wspomniane tatusiu. Modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Pan Jezus, wskazuje, że Bóg bardzo potrzebuje człowieka, oczekuje Jego miłości. Wszystkie nasze potrzeby, o które prosimy w wezwaniach tej modlitwy, od tych najbardziej oczywistych i powszednich, takich jak zdrowie, żywność, praca, aż po uzyskanie przebaczenia i wsparcie w pokusach, są odzwierciedleniem, że Bóg jest dobrym Ojcem, który nas kocha, zna nasze potrzeby, zawsze patrzy na nas z miłością, nigdy nas nie opuszcza. Niech to będzie źródłem i umocnieniem naszej nadziei. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto l'Associazione di Comunità Regina della Pace di Radom, che ispirandosi alle 12 stelle nella corona di Maria Regina della Pace, sta realizzando 12 centri di adorazione eucaristica e preghiera perpetua per la pace nei punti più infuocati del mondo. Sulla richiesta ho benedetto oggi l'altare Adoratio Domini in Unitate e Pace, destinato al Santuario della Madonna del Rosario in Chang, in Corea del Sud. In questo mese di giugno, dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, non manchi la preghiera di ciascuno per la pace. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa
Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace z Radomia. W ramach podjętej inicjatywy 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju realizuje ono projekt ustanowienia w świecie 12 centrów adoracji Eucharystii i nieustannej modlitwy o pokój w miejscach najbardziej zapalnych. Na ich prośbę poświęciłem dzisiaj ołtarz adoracji, Adoratio Domini in Unitate et Pace, przeznaczony dla sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej. Niech waszej modlitwie o pokój nie zabraknie podczas nabożeństw czerwcowych poświęconych szczególnej czci serca Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani alle ore 13, jutro o godzinie 13 rozpoczyna się w różnych państwach inicjatywa Minuta dla Pokoju. To jest mały moment modlitwy w czasie trwającego spotkania w Watykanie, spotkania między mną a prezydentem Izraela Peresem i prezydentem Palestyny Abbasem. W czasie, tym właśnie czasie bardzo potrzebna jest modlitwa, modlić się, by się modlili chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie przez dla intencji pokoju. Bardzo serdecznie pozdrawiam przybyłych tutaj pielgrzymów języka włoskiego. Pozdrawiam siostry miłosierdzia świętego Bartłomieja Capitanio, a także Vincenze Gerosa, którzy uczestniczą w kapitule generalnej i także młodych pielgrzymujących z Macerata Loreto w towarzystwie biskupa Nazareno Marconi. Pozdrawiam braci mniejszych konwentualnych franciszkanów i grupy parafialne w sposób szczególny wiernych z parafii San Cipriano Picentino z Airoli, którzy w sposób szczególny chcą wspominać i świętować święto Najświętszej Matki Cierpiącej, a także uczestniczących w konweniu międzynarodowym spotkaniu ginekologicznym. Pozdrawiam gorąco młodzież i dzieci z onkologii pediatrycznej z Polikliniki San Mateo z Pawi, którzy są także obecni jako też i studenci uczestniczący w ramach Instytutu Cangemi di Bosco Reale. Incoraggio tutti a vivere intensamente l'incontro
Wszystkim życzę pięknego spotkania z zastępcą świętego Piotra, byście umieli wrastać w wierze właśnie z Panem, który jest Ojcem Miłosierdzia. Moje myśli kieruję do młodych, do także chorych i nowożeńców. Miesiąc czerwiec jest miesiącem, gdzie rozpoczynamy, wspominamy pobożnie Najświętsze Serce Jezusa. Modlimy się do Najświętszego Serca. Drodzy młodzi, bądźcie zawsze w szkole Najświętszego Serca. Wzrastajcie w tym właśnie duchu i proście o siły na przyszłość. Drodzy chorzy, w cierpieniu łączcie się, wasze serce połączcie z sercem Syna Bożego, a was, drodzy nowożeńcy, proszę, byście zawsze patrzyli na serce Jezusa i uczyli się kochać wzajemnie w tym wpatrzeniu. A teraz wspólna modlitwa Ojcze Nasz. Pan z wami, z Duchem Twoim. Imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I teraz Ojciec Święty zakończył audiencję generalną z błogosławieństwem, znakiem Krzyża Świętego. I teraz jak tradycyjnie podchodzą właśnie księża, arcybiskupi, biskupi, by pozdrowić Ojca Świętego, by przypomnieć miejsca, skąd są. Widzimy to na naszych ekranach, a my już powoli kończymy audiencję ze spotkania, transmisję ze spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, życząc dobrego odbioru dalszych punktów naszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.